Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry World of Tanks i dzisiaj przedstawię Wam bardzo fajną bitewkę na obiekcie 777 wersja druga. Bitwa o tyle fajna, że udało się zrobić 4000 uszkodzeń. Fajne losowanie pod względem zarówno poziomowym, bo na ósemki, jak i fajne losowanie również pod względem drużynowym. Fajna drużyna się trafiła. Naprawdę przycisnęliśmy przeciwników, oni nie za bardzo byli w stanie cokolwiek zrobić. Zresztą ten sam obiekt jest naprawdę świetnym pojazdem. Ma bardzo dobre uszkodzenia od strzału, a ponadto on ma bardzo fajny pancerz i gąsienice. One naprawdę są w stanie zebrać mnóstwo pocisków i nim nie trzeba jakoś specjalnie się kontować. On dość dużo odbije, trzeba uważać na tą dolną płytę, nawet minimalna ona jest, ale trzeba uważać, bo tam czasami niektóre dziewiątki są w stanie wstrzelić się i to bez większego problemu. Jednak inne pojazdy, no, będą miały z tym problem i będziemy, no, twardym orzechem do rozłupania. Co do samego pojazdu, no to na początku nie byłem z niego w 100% zadowolony, dlatego że on, no, był kapryśny dla mnie. Raczej przegrywałem bitwy, nawet jak robiłem dobry wynik. Zwycięstw się nie udało mi zasmakować, jednak tutaj jak najbardziej już czułem od samego początku, że to będzie dobra bitwa, a 4000 uszkodzeń, no, dla mnie to jest dość dużo. Ja nie jestem jakimś wybitnym graczem, ale mi się wydaje, że tutaj udało mi się dość dużo osiągnąć i naprawdę zrobić świetny wynik. No, najlepszy w drużynie, więc to o czymś świadczy. No, pojazd też najlepszy w drużynie, więc trudno się dziwić, trzeba trzymać klasę tym pojazdem. Z drugiej strony ten pojazd jest naprawdę dobry, jest naprawdę dobrą nagrodą za tyle godzin spędzonych w linii frontu. Opłacało się go wbijać i mi się wydaje, że w tym nie ma nic złego, że on jest nieco lepszy, dlatego że to jest pojazd nagroda, to jest pojazd specjalny, nagroda za nasz wysiłek w linii frontu. A trzeba tutaj powiedzieć, no, nie da się go inaczej zdobyć niż właśnie poprzez rozgrywkę. Nie można wejść do sklepu premium i go zakupić, więc to jest całkiem inna kategoria pojazdu. To jest pojazd, który ma sprawiać nam frajdę za te wszystkie godziny rozegrane w linii frontu. My mamy się dobrze po prostu bawić i jak najbardziej on dużo nawet frajdy sprawia wtedy, kiedy się przegrywa, dlatego że wielokrotnie potrafimy być twardym orzechem do rozłupania dla przeciwnika. Ale trzeba tu również zaznaczyć, że najlepiej się bawimy, kiedy wygrywamy, a no tutaj zwycięstwo było kompletne, najlepszy wynik w drużynie, no i pokazał ten pojazd, że ma pancerz i że gąski świetnie zbierają, to mnie bardzo cieszy. No, wspomnienia z Churchilla, którego nadal mam i muszę badać, tylko że Churchill jest oporny, jeśli chodzi o przebijanie przeciwnika i o mobilność, to wtedy mamy dużo gorszą sytuację pod tym względem. No i pancerz nie jest tak wspaniały i magiczny jak w tym pojeździe. Jak tu widzimy, no, ciężki orzech do zgryzienia dla przeciwnika. Pociski odbijają się systematycznie od naszego kadłuba. Jak widzimy, nawet dziewiątka, pojazd również nagroda, pojazd też bardzo moim zdaniem dobry, ma z nami problem. No, ten pancerz może nie jest magiczny jak w Defenderze, ale jeśli go dobrze ustawimy, to on naprawdę potrafi, no, sprawić dużo problemu. Ten pancerz jest naprawdę skuteczny. Ja w pierwszych bitwach miałem problem z tym pancerzem. On jest, no, nietypowy, ale jak już go ogarniemy, no to jesteśmy w stanie odbijać wiele pocisków. Nawet teoretycznie pojazdów, które, no, mają niesamowicie dużo penetracji, na przykład niszczycieli. I tutaj z tego pojazdu pod tym względem jestem zadowolony. No, wieża to jest praktycznie nie do przebicia, no chyba że trafimy w garnek, który jest minimalny. No, te włazy są, no, naprawdę malutkie. Tu naprawdę ciężko jest znaleźć słaby punkt. Boki i tył są dość wrażliwe, chociaż boki, jeśli jak widzimy, ustawimy, no to one będą dużo odbijały, no a tył, no, jest taki mięciutki, ale ciężko jest ten pojazd w sumie okrążyć. Jeśli dobrze się ustawimy, no to jesteśmy praktycznie nie do zniszczenia. Co do armaty, to jest ona strasznie kapryśna, jeśli ją pochwalimy, no to takie strzały wchodzą. Ja ostatnio z dużej odległości nie trafiłem, no nie dużej odległości, nawet mniejszej odległości nie trafiłem w przeciwnika, a tutaj piękny strzał idealnie weszło. No, jak widzimy, strasznie kapryśny pojazd, strasznie pojazd nietypowy moim zdaniem, ale zarazem sprawiający mnóstwo frajdy, zwłaszcza jak się gra dość długo Churchillem i ten Churchill, no, jest naprawdę momentami okropny pod względem prędkości i przebijania, a tu dostajemy możliwość zagrania takim pojazdem. Wybrałem go sobie po prostu na jeden mecz, kiedy dość szybko zeszłem Churchillem od Art, no to wybrałem sobie ten pojazd, a zagram sobie nim, no i piękny mecz, w którym, no, bez większego problemu masakrowałem przeciwnika. Naprawdę przyjemnie czasami jest takim pojazdem zagrać, no ale to jest pojazd nagroda, to nie jest pojazd premium, więc moim zdaniem tu nie ma żadnego problemu, że, no, po prostu jest on lepszy.
bo tutaj, żeby go zdobyć, potrzebne były umiejętności, a nie pieniądze, i dla mnie to jest bardzo ważne. W tej sytuacji niszczyciele również będą bezradne, nie będą w stanie mnie przebić. Tutaj również mój błąd, strzeliłem niezbyt dobrze, chociaż może też pocisk był troszeczkę kapryśny, ale tu kolejne strzały już będą znacznie lepsze. Trochę długo trwa ładowanie, ale to się da przeżyć. Też te uszkodzenia od strzału są całkiem spore, więc to robi swoją robotę. Z tym pancerzem i z tym działem, z tymi uszkodzeniami, no to dobra pozycja, 2-3 strzały i przeciwnik już tak nie szarżuje na nas, już nie jest takim cwaniakiem. Więc no, na pewno ten pojazd daje dużo satysfakcji, jest naprawdę fajny. Moim zdaniem jak najbardziej dobra nagroda i moim zdaniem też nie ma w tym nic złego, że on jest ciut lepszy, dlatego że to jest pojazd specjalny. Tu, jak już mówiłem, liczyło się umiejętności, żeby go zdobyć, a nie portfel. Więc moim zdaniem taki pojazd jak najbardziej w grze może być. Też nie jest go, mi się wydaje, jakoś wybitnie dużo. Przynajmniej ja go w bitwach tak jakoś mega często nie spotykam. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie właśnie, co o tym myślicie. Co myślicie o tym, żeby pojazdy specjalne mogłyby być ciut lepsze, ale pojazdy premium już mogłyby być bardziej zbalansowane względem pojazdów drzewkowych, żeby były te pojazdy między sobą konkurencyjne, a nie żeby pojazdy premium były po prostu nieco lepsze. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Komentarze są oczywiście jak zawsze dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!